Witam Państwa serdecznie, tym razem z Obrzyc, z magazynu, z którego szerokim strumieniem płynie pomoc dla uchodźców z Ukrainy. A wszystko to za sprawą Jacka Bełza, lokalnego działacza, no i oczywiście jego niestrudzonej ekipy. Ekipy, która z każdym dniem powiększa się, bo skoro ma się taką charyzmę, przyciąga się ludzi pozytywnie zakręconych do pomocy i do działania. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Jeżeli mogę tylko małe sprostowanie, to myślę, że to nie dzięki mnie ci ludzie robią to. Ci ludzie robią to, bo są niesamowici, są wspaniali i strasznie chcą pomagać. Ale skupiają się wokół Pana, to Pan ich przyciąga. No nie. No dobra, nie drążmy tematu. Ja może trochę tylko pewne rzeczy koordynuję, bardziej zajmuję się logistyką, ale cała ta mrówcza praca, która jest wykonywana tutaj w magazynie, bo sortowanie tych rzeczy to jest po kilkanaście godzin dziennie czasami. Na przykład wczoraj było około 20-25 osób, które przez 5-6 godzin w sobotnie popołudnie sortowało rzeczy, które dzisiaj za chwilę będziemy pakowali i wysyłali na Ukrainę. Poznajmy zatem tych wspaniałych ludzi. Wejdźmy, zobaczymy, co jest w tych magazynach. Okej, zapraszam. Zapraszam. Kogo nie ma? A, to nie ma. Jeszcze dojedziemy. Chodźcie. Ekipa Pana. To są wspaniali ludzie, których chciałbym teraz przedstawić, bo to generalnie oni. Oni wykonują tą największą pracę. Oni są wśród Ukraińców, którzy są w Międzyrzeczu. Oni są tutaj w tym magazynie. Oni sortują te rzeczy. Oni je układają. Oni również, część z nich jeździ na Ukrainę i dostarcza je bezpośrednio do walczących. I trzon ten, który tutaj mamy, to jest Iza Laskowska, Kasia Drejer, Radek Czajkowski, Damian Kopeć i Laryska, której nie znam nazwiska. Nawet mi się zrymowało. Do tego jest jeszcze Marta Czajkowska, która za chwilę się pojawi. Jest Zbyszek Laskowski. To są ludzie, bez których nic by się tutaj nie wydarzyło. Jest ze mną pani Izabela Laskowska, jedna z osób, która niesie pomoc Ukraińcom. Witam panią serdecznie. Proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? Zaczęło się od chęci pomagania w momencie, kiedy wybuchła wojna. Kilka osób chciało zorganizować transport na Ukrainę. Między innymi moja koleżanka pochodząca z Ukrainy. Połączyliśmy siły pewnego dnia w pewnej hali. Spotkaliśmy się wspólnie razem. Każdy z nas chciał wysłać transport na granicę. Było nas trzech. Byłam ja z Katariną. Był Radek Czajkowski i pan Jacek też osobno jakby. No i tak wszyscy razem. Maciek udostępnił nam halę, bo tutaj też warto wspomnieć, że to było gdzieś tam na hali wcześniej. I tak się poznaliśmy. Stwierdziliśmy, że w takim razie łączymy siły i wysyłamy wszyscy razem. Do tego dołączyła do nas pani Kasia Drejer razem ze swoją fundacją. Po dwóch tygodniach okazało się jednak, że na hali nie możemy już przebywać dłużej. Trzeba było zmienić lokal i dzięki temu szpital w Obrzycach udostępnił nam ten oddział opuszczony, na który przenieśliśmy wszystko. Tu na nowo otworzyliśmy kolejny punkt zbiórki i
Mamy kilka pomieszczeń, w których mieszczą się rzeczy, od ubrań, tak jak tutaj mamy buty pięknie posortowane, czy pościel. Założenie jest takie, żeby ludzie, uchodźcy z Ukrainy, kobiety, dzieci, mogły przychodzić i wybierać sobie to, czego w danym momencie najbardziej potrzebują. Dość upokarzające dla człowieka, który nie ma nic, jest proszenie się. Łatwiej, kiedy on może sobie sam wejść, zobaczyć, wybrać. Tak jest łatwiej, tak mi się wydaje. Czyli tutaj ktoś ma dyżur? Nie, jest na tej zasadzie, że się umawiamy między sobą na telefon, jest telefon podany i jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę przyjść, każdy z nas jest skłonny podjechać. W sumie to powiem pani tak, że codziennie po południu ktoś tu z nas jest, tak naprawdę, tak? A do południa przeważnie na telefon przyjeżdżamy, szykujemy, pomagamy, pakujemy, bo często jest tak, że jeżeli, tak jak kobiety są w Gorzycy czy w Kęszycy, no to... Nie przyjeżdżają wszystkie. Przyjeżdża jedna z kartką kilku rozmiarów i wyszykowujemy dla nich wtedy, tak? Ale już się zdarzało, że przyjeżdżali też samochodami, sobie sami organizują transport, żeby wybierać ubrania, obuwie, zabawki, pościel, ręczniki, spożywkę, chemię. W sumie wszystko to, co jest najpotrzebniejsze w tej pierwszej chwili, tak naprawdę, tak? Na ten pakiet startowy, jak ja to mówię. Dajemy pakiet startowy, no ale też staramy się działać dalej, bo będzie rozkręcamy się, szukamy dla nich pracy, załatwiliśmy dla dzieci szkołę, załatwiamy dla dzieci przedszkole. I domy przede wszystkim też, bo zgłaszali się do nas od samego początku ludzie, którzy oferowali swoje mieszkania, ale też tutaj załatwiają od znajomych, czy od różnych stowarzyszeń, czy od różnych miejsc domy. Lokalnie. Czyli generalnie to nie jest pomoc taka zakrojona na szeroką skalę. Tak, domy, tak. Mieszkania, wszystko co do życia potrzebne, tak, żeby odnaleźć się w tej naszej rzeczywistości. Wie pani, w pierwszej chwili jak zaczęła się wojna, to każdy z nas się skupił na pomocy tam i większość darów rzeczywiście szła na Ukrainę i nadal naszym założeniem jest pomagać ludziom tam. Czyli to, co w tej chwili dzisiaj zrobiliśmy, pakujemy busa pełnego najpotrzebniejszych rzeczy do miejscowości na Ukrainie. Nie chcemy się skupiać tylko na pomocy ludziom tutaj, natomiast jak najbardziej im też chcemy pomóc. Tylko ta pomoc nie może być okrojona tylko do wydawania jedzonka czy dawania pościeli, bo to jest na chwilę. Im trzeba pomóc na dłuższą metę, czyli trzeba pomóc im załatwić pracę, żeby one się mogły, te kobiety, tutaj utrzymać swoje dzieci. Pomóc im w załatwieniu formalności związanych z PESEL-em, z opieką, z ZUS-em. Trzeba ich zawieźć, dowieźć, bo no nie ukrywajmy, ja wiem, że różne hasła krążą, natomiast prawda jest taka, że kto z nas, jakby się znalazł w obcym kraju, wiedziałby, jak przejść przez las na skróty do Urzędu Miasta. No nie da się jakby, tak? A takie komentarze padają. No mogą, owszem, pewnie, że mogą. I za tydzień, dwa, jak się poznają z Gorzycą, z Kęszycą i z całą resztą, na pewno pójdą. Ale na dzień dzisiejszy trzeba im pomóc. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję. Koniec apteki? Ja to muszę je wysłać. Są ze mną kolejni wolontariusze, pani Kasia Drejer i pan Radek Czajkowski. Pani pomaganie ma we krwi. Możliwe, że tak jest. Jakby wszyscy razem, te osoby, które tutaj są, bardzo, bardzo dużo pomagamy, to trzeba przyznać. Ja bym chciała tutaj jakby zaapelować, jeżeli mogę, żeby gmina bardziej się włączyła w to pomaganie również i chciałabym... Czyli konkretnie co? Czyli konkretnie to, że my pomagamy nie terytorialnie, tylko czyli w Międzyrzeczu, czyli w gminie, tylko pomagamy też w innych miasteczkach, czy tam wsiach, jak Jordanowo, Lubniewice, gdzie jest tam już 460 osób i byli też tutaj u nas i uszykowaliśmy im rzeczy też dla nich, bo jednak no, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że 460 osób to jest bardzo dużo, bardzo dużo. To nie jest 100, to nie jest 50, tylko to jest prawie 500.
Czyli tak, wy działacie tu i teraz i wysyłacie transport na granicę, tak? I wysyłamy transport na granicę raz w tygodniu. Pan Jacek Bełz udostępnia swój samochód, tankuje jakby to auto do pełne, ale my pomagamy nie tylko tutaj w Międzyrzeczu, czy tylko wysyłamy samochód na granicę, ale pomagamy też innym mieszkańcom innych gmin. Wychodzimy nawet poza powiat. Więc staramy się pomagać wszystkim, którzy zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Są to przypadki, tak jak wspomniała Kasia, Lubniewice, są to przypadki gdzieś Trzciel, są to przypadki Niesulice na przykład, czy też ostatnio dzwonili z Międzychodu. To różne miejsca i wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie, to pomożemy wszystkim. A jaka rola panu przypadła teraz? No, na tą chwilę, w sumie od samego początku jest to rola takiego logistyka tutaj, ze względu na to, że posiadam większe autobusa, którym mogę transportować dużo rzeczy, również i większą ilość osób, czy to do nas, czy tak jak wspomniały wcześniej koleżanki, do Urzędu Miasta, czy na zakupy, bo bardzo często ludzie, którzy znajdują się czy w Gorzycy, czy w Kęszycy, czy gdziekolwiek indziej, czy w Trzcielu nawet, potrzebują nawet na te zwykłe zakupy do miasta, do nas, do Międzyrzecza przyjechać, bo jest taniej. Pamiętajmy, że ci ludzie nie przyjeżdżają do nas z milionami, tylko z jakąś tam kwotą odłożoną, która obecnie, którą mają przy sobie. Dlatego oni potrzebują naszego wsparcia nie tylko właśnie ubrań, nie tylko jakąś tam chemią czy spożywką. Oni też potrzebują wsparcia takiego, tak jakby to powiedzieć, rodzinnego, czyli wsparcia, żeby pojechać, porozmawiać, posiedzieć z nimi nawet tą godzinkę, porozmawiać o sytuacji w Polsce, porozmawiać o sytuacji u nich na Ukrainie. Robimy wszystko to, co możemy, żeby Ukraińcy, którzy trafili do naszego powiatu, czuli się u nas dobrze. Dużo jest osób z powiatu, które potrzebują takiej pomocy materialnej i innej? Tyle materialnej, jeżeli chodzi o pomoc materialną, jakby my możemy i szukamy i pomagamy szukać pracy. Bo jakby tutaj musimy zastrzec, że my pieniążków jakby nie dajemy nikomu. Jest mnóstwo takich osób, tylko tutaj jest taki problem, wydaje mi się, właśnie logistyczny, że jakby my własnymi samochodami wozimy tych ludzi, pomagamy im, no bo no jednak no musimy sobie zdać sprawę, że oni są w obcym kraju, kompletnie w obcym kraju, nie wiedzą gdzie, jak, co mają zrobić. Potrzebują tej pomocy, są komunikatywni, ale nie mówią po polsku, łamany angielski, łamany niemiecki, próbują. Chciałabym tutaj też zaapelować, żeby jakby w tym kierunku też ta pomoc szła, nie tylko od nas z punktu, ale z punktów, które są jakby rozpowszechniane na Facebooku. Żeby ta pomoc właśnie szła też w tym kierunku, żeby im pomagać. Żeby pomagać, żeby załatwić jakiś autobus, który może tych ludzi przywieźć. Tam są też malutkie dzieci, to też potrzebują lekarza. By była ostatnia sytuacja właśnie, w którym pan Jacek Bełz z Gorzycy wiózł do doktora Antonowicza dziecko bardzo chore. Bo kto miał pomóc? No nikt nie pomoże. Tutaj jakby każdy się oferuje, że tak, my robimy to. Wydaje mi się, że to już się zaczyna robić taki w innych punktach wyścig. Bo my daliśmy, no to super, tylko że to nie o to chodzi. To o to chodzi, żeby jednak tutaj pomagać, a nie jakby przypinać sobie łatki, że super, ja pomogłem, super, ja też pomogłam. To poszło od nas, to poszło skąd indziej. Właśnie, jeśli mógłbym dodać, to duży apel do mieszkańców Międzyrzecza, aby wsparli nas tą mobilnością, aby wsparli, jeśli urząd niestety nie realizuje swoich zadań, to może i nasi mieszkańcy pomogą i będą mogli transportować Ukraińców czy z Gorzycy, czy z Kęszycy do tego miasta, aby załatwili wszystkie te potrzebne sprawy. Tutaj dodać, ja wiem, że jest bardzo dużo hejtu na to, co się dzieje, na to, że tutaj są rodziny z Ukrainy, ale musimy też pamiętać, że sami nie chcielibyśmy się znaleźć w takiej sytuacji, sami nie chcielibyśmy uciekać i mamy, tak jak tutaj z nas każdy ma dziecko, każdy ma dzieci, jakby staramy się, żeby te dzieci były zaopiekowane, to tak samo staramy się, żeby tamte dzieci były również zaopiekowane
przez nas, czy przez to, że mogą przyjść tutaj, wybrać sobie zabawki. Nawet powiem Pani szczerze, że nawet taki głupi miś, że tak powiem, sprawia tyle radości dziecku, że no, że łza się kręci wokół. Naprawdę, no więc bardzo proszę wszystkich o mniej hejtu, bo nikt nie chciałby się znaleźć z nas w takiej sytuacji, jaka jest teraz na Ukrainie. Stoi obok mnie pani Larysa, która otrzymała realną pomoc, a wszystko to za sprawą pana Radka. Tak, zgadza się. Pani Larysa jest zatrudniona u mnie w zakładzie, gdzie pracujemy razem. Od początku wojny, jak się rozpoczęła ta inwazja, pani Larysa zabiegała o to, aby sprowadzić swoją rodzinę do nas, do Międzyrzecza, w celu bezpiecznego pobytu tutaj w Polsce, w Międzyrzeczu. I tak się poznaliśmy bliżej i tak naprawdę pani Laryska, jak tylko otrzymała tą pomoc od nas, tutaj ode mnie, to później zaoferowała swoją pomoc i ona pomaga nam we wszystkim, więc chciałbym teraz, żeby powiedziała kilka słów o tej sytuacji. Wszystko jest dobrze powiedziane. Nie wiem, czy za bardzo mogę powiedzieć to, co myślę, ale naprawdę dziękujemy. Dziękujemy. Najpierw swojemu kierownikowi chcę podziękować od całego serca, bo takie rzeczy, co robią tutaj wasi ludzie w ogóle w Polsce, w ogóle mój kierownik, jestem bardzo wdzięczna. Czujemy się naprawdę zaopiekowani wszyscy. Mamy wszystko, co potrzebujemy, więc serdecznie dziękuję za tą pomoc, co pomagacie, co dajecie i naprawdę macie duże serce, takie wielkie, wielkie serce, że robicie to dla nas. Dziękuję jeszcze raz. Pani Laryska pomaga nam w przypadkach, kiedy przyjeżdżają rodziny z Ukrainy tutaj do nas na ten punkt zbiórki. Tłumaczy nam wszystko. Gdy szykujemy kartony na wysyłkę na granicę, to pomaga nam je opisywać po ukraińsku i po polsku. Pomaga nam nawet w tym transporcie, bo w każdej chwili mogę do niej zadzwonić i poprosić ją o pomoc, czy w tej logistyce, o której wspominałem wcześniej, czy też nawet, żeby się bezpośrednio sama zajęła tymi rodzinami z Ukrainy, więc to naprawdę wielkie, ona nam dziękuję, ale tak naprawdę dla niej i dla jej najbliższych duże, wielkie, wielkie dziękuję za to, co robi. Obydwoje jesteście wielcy. Dziękujemy. Dasz radę? O, chyba za ciężkie, co? Ej, ci pomogę. Kulka się ci zabrała. Jest ze mną pan Damian Kopeć, który również czynnie włączył się w pomoc Ukrainie. Dzień dobry. Ja tak króciutko o mojej pomocy podczas wizyty na wolontariacie 3 tygodnie temu, gdzie zobaczyłem na grupie w Międzyrzeczu, że akurat jedzie transport z Międzyrzecza, zebrałem się z nim, pracowałem, pomagałem 5 dni po tamtej stronie. Dzięki temu udało się nawiązać kontakty z ludźmi, którzy przejmują od nas towary na granicy, dysponują i dystrybuują je do potrzebnych miejsc na całej Ukrainie. Wjeżdżają nasi ludzie do Kijowa, do Chersonia. Załatwiamy dla nich recepty leków, które brakuje na Ukrainie, a brakuje podstawowych leków dla tarczyków, na przykład horrendalnych ilości. Moim zdaniem to nie powinno wychodzić od ludzi, to powinno pomagać państwo, ale to co my możemy zrobić? My działamy, dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie i moją akcję i to chyba by było na tyle. Dziękuję. Dziękuję.
bus już załadowany, a ze mną jest pan Iwan, kierowca pojazdu, i pan Damian, dysponent. Pytanie do pana Iwana. Panie Iwanie, jak to się stało, że pan Ukrainiec jedzie z Polski na Ukrainę? Bo zazwyczaj jest tak, że Polacy jadą na Ukrainę, a pan Ukrainiec na Ukrainę. Będziemy posiłkować się tłumaczem, panią Larysą. Chcę powiedzieć, że on przyjechał tutaj, przywiózł swoją rodzinę, dlatego że nie mieli z czym dojechać, więc swoim samochodem dostaliście tutaj. On zostawia tutaj dwie córki z ichnimi dziećmi, a sam wraca na Ukrainę, żeby dalej walczyć. Daleka droga przed wami. Dokąd jedziecie? Przejście graniczne do Chobyczów. Tam już czekają nasze kontakty ukraińskie, które przyjmują od nas towary i dystrybuują je w najgorsze miejsce, jak już opowiadałem. Więc długi dzień przed nami. Szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu wam życzę. Dziękujemy.